W roku 2023 pojawiły się nowe dane dotyczące zamożności polskich samorządów. Tegoroczny ranking najbogatszych miast, powiatów i gmin opracowany przez pismo Wspólnota. Autorzy zestawienia analizują zamożność samorządów per capita, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca, pomijając przy tym wpływy z dotacji unijnych. Jakie zmiany zaszły w tej edycji rankingu i które jednostki samorządowe zdołały zdobyć najwyższe lokaty? Przyjrzyjmy się bliżej tym fascynującym wynikom. Wśród miast wojewódzkich w 2023 roku liderem jest Warszawa z dochodem per capita wynoszącym 9536 zł. Na drugim miejscu uplasowało się Opole z dochodem 8265 zł, a na trzecim Wrocław z dochodem 7985 zł. To właśnie te miasta wykazały największą odporność na trudności gospodarcze, jakie przyniósł ostatni rok. Jeśli chodzi o miasta na prawach powiatu, na czołowej pozycji znalazł się Sopot, który osiągnął dochód per capita wynoszący 9957 zł. Tuż za nim uplasował się Płock z dochodem 9103 zł. A na trzecim miejscu Jaworzno z dochodem 7688 zł. Zwycięzca tej kategorii, czyli Sopot, z pewnością przyciąga turystów oraz inwestycje, co znacznie poprawia lokalną sytuację finansową miasta. W rankingu powiatów w Polsce na czołowej pozycji znajduje się powiat człuchowski. Zamożność per capita w roku 2023 wyniosła tam 2154 zł i 20 groszy. Powiat człuchowski zdobył to wyróżnienie po raz kolejny, bowiem również w roku ubiegłym zajmował pierwsze miejsce. Drugą pozycję w rankingu zajmuje powiat przysuski, którego zamożność per capita wynosi 2043 zł i 64 grosze. Na trzeciej lokacie plasuje się powiat opatowski z kwotą 1971 zł. Te wyniki ukazują, jak kluczowe dla lokalnych społeczności są mądre inwestycje oraz odpowiednie zarządzanie. W kategorii gmin wiejskich triumfuje Kleszczów z imponującym dochodem per capita wynoszącym 30 871 zł. Za nim znajdują się Rewal z dochodem 17 142 zł oraz Sulmierzyce z dochodem 13 215 zł. Zwycięstwo Kleszczowa wynika z podatków płaconych przez kopalnię węgla brunatnego i elektrownię Bełchatów. Tegoroczne zestawienie najbogatszych gmin pokazuje, że bogate samorządy często zawdzięczają swoją sytuację sektorowi wydobywczemu. Pomimo trudnych okoliczności, takich jak inflacja i wzrost kosztów, mapa zamożności polskich samorządów pozostaje stabilna. Wiele z miast i gmin utrzymuje swoje miejsca w czołówce, co świadczy o ich długoterminowej strategii rozwoju. Jakie wyzwania stoją przed samorządami w nadchodzących latach? A może jesteście ciekawi, jakie działania można podjąć, aby poprawić sytuację finansową waszych lokalnych społeczności? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.